Dzień dobry panom. Bardzo dziękuję za to, że panowie zaszczycili nas swoją obecnością. A tematem naszej rozmowy będzie Winston Churchill. Dlaczego Winston Churchill? No dlatego, że mieliśmy ostatnio kilka bardzo ważnych filmów. Jeden to był Dunkierka, drugi to był Mroczne godziny, no i trzeci jeszcze może mniej znany, amerykański też, po prostu pod tytułem Churchill. Kiedy Winston Churchill się pojawił w aspekcie polskim w polityce brytyjskiej i w ogóle jaka to była polityka i czy, w jakim momencie on zaczął wpływać na sprawę Polski i w ogóle od kiedy to się wszystko zaczęło? Churchill a Polska. Znaczy ja wiem, znaczy z jakim co mi się kojarzy pierwsze, to jednak w czasie jeszcze wojny bolszewickiej akurat Winston Churchill był chyba jednym z tych nie tak licznych członków gabinetu Lloyd George'a, który akurat uważał, że trzeba drugą Rzeczpospolitą rodzącą wspierać, a nie patrzeć i osłabiać. Nie? To jest akurat w tym wypadku, co nie wynikało oczywiście pewnie z żadnej specjalnej sympatii do Polski w tym czasie, zwłaszcza trudno powiedzieć, jaki on miał stosunek. Bardziej wynikało z jego głębokiej niechęci do komunizmu i bolszewizmu. I pewnie takiej dość tradycyjnej dla pewnej części elit brytyjskiej po prostu głębokiej niechęci do Rosji i jej miejsca jakby na mapie i w polityce światowej. I to raczej z tego, ale to był właściwie epizod, zwłaszcza, że no, kariera Churchilla, ten pierwszy etap kariery politycznej Churchilla na początku lat 20. tak powoli dobiega końca. On jest ewidentnie schodzącym ze sceny politykiem. Tak naprawdę już druga połowa lat 20., początek lat 30. to jest takie trochę trwanie w niebycie, gdzie on oczywiście jest tam jakoś znaną osobą, ale też osobą kontrowersyjną, nielubianą przez wielu, więc jakby wpływu na politykę bezpośredniego to on nie ma. Nie? On ten wpływ pojawi się jednak dopiero gdzieś tam u progu II wojny światowej. Ja bym dodał do tego, co powiedział profesor Leśniewski, jeszcze taki fakt, który, czy taką cechę, która jest charakterystyczna dla Churchilla i która różni go od bardzo wielu polityków brytyjskich, mianowicie, że on jest relatywnie profrancuski, to znaczy on w przeciwieństwie do właściwie chyba większości brytyjskich elit politycznych jest gotów wspierać ten system sojuszy, który buduje Francja na wschodzie Europy. Natomiast nie uważa, i to go będzie również wyróżniało od rządzących konserwatystów w przededniu wybuchu II wojny światowej, że trzeba w jakiś sposób zadośćuczynić Niemcom za to, że one zostały skrzywdzone w Wersalu. Churchill należy w 1938 roku do najbardziej zdecydowanych przeciwników epizmentu wobec Hitlera, tak, wobec III Rzeszy. Jest autorem tego słynnego stwierdzenia po Monachium, że mieliśmy do wyboru między wojną a hańbą, wybraliśmy hańbę, a wojnę też będziemy mieli, ale prawdą jest, że oczywiście nie ma wpływów, bo no, wraz z odejściem Antoniego Idena z funkcji sekretarza stanu do spraw zagranicznych w lutym 1938 roku, no, Churchill traci jakikolwiek realny wpływ na politykę międzynarodową, politykę zagraniczną Wielkiej Brytanii. Prosiłbym o wyjaśnienie dwóch rzeczy, dobrze? Appeasement, króciutko, i ta relacja z Antony Idenem, prawda? Bo potem jest, ona jest bardzo ścisły związek i Iden się ciągle przewija. No. Więc może zaczynając od tego appeasementu, to jest taki nurt brytyjskiej polityki, dosłownie obłaskawiania, uspokajania Niemiec za cenę kolejnych ustępstw, koncesji, które mają spowodować, że Hitler zadowoli się tymi właśnie no, pokojowo danymi mu. Tylko tu trzeba też dodać, że ten appeasement jakby ma różne odsłony, nie? Bo jakby my wrzucamy wszystko do jednego worka, co jest pewnie zrozumiałe, ale innym jest appeasement Stanleya Baldwina, który po prostu jest pacyfistą i który za wszelką cenę uniknąć chce konfliktu.
Inny jednak jest appeasement Neville'a Chamberlaina, który zdaje sobie sprawę, że pewnie w dłuższej perspektywie konfliktu nie da się uniknąć, natomiast Wielka Brytania po prostu jest do niego nieprzygotowana, więc na razie trzeba grać na czas, nazwijmy to. No, można pewnie kłócić, bo Chamberlain to jest przedmiot rozlicznych sporów, jak traktować ją, jego politykę w 1938 roku. Ale niewątpliwie to też, żeby oddać Chamberlainowi, bo Churchill tego mu nigdy nie oddał. No to, że Wielka Brytania czy lotnictwo brytyjskie było w miarę gotowe do II wojny światowej, to była w dużej mierze zasługa Neville'a Chamberlaina, który przekonał jednak Baldwina, żeby przeznaczyć odpowiednie środki na modernizację i rozwój brytyjskiego lotnictwa, które przedtem było w stanie opłakane. W sensie to lotnictwo wygrało bitwę o Wielką Brytanię. I prawdą jest, że to lotnictwo było w dość kiepskiej kondycji w czasie kryzysu sudeckiego, aczkolwiek rzeczywiście no, można by powiedzieć, że Chamberlain nie był, jak możemy tak powiedzmy sądzić, bardzo cyniczny i chciał prawda, przedłużyć pokój, tylko tak naprawdę szczerze wierzył w to, że się z Hitlerem uda porozumieć, przynajmniej do pewnego czasu. Do pewnego momentu. Tak, ale to jest poza tematem naszej rozmowy. Natomiast co do Edena, no to był, można powiedzieć, najbliższy politycznie człowiek Churchilla, również prywatnie, bo był jego zięciem, prawda? No i tworzyli taki tandem przez długi czas, również po II wojnie światowej, kiedy powrócili do władzy, po rządach lejburzystów i właściwie Eden później no, był spadkobiercą politycznym Churchilla, więc należy ich politykę traktować. Tak, znaczy właściwie to jest tak, że od tego 30, no właśnie pytanie 6, 7, no może trochę nawet wcześniej, do połowy lat 50., znaczy do momentu, kiedy Churchill ciągle jeszcze pozostawał aktywny, czyli gdzieś tam 54 roku. No to jest właściwie, jak mówimy Churchill, to mówimy jednocześnie Eden, jak mówimy Eden, to mówimy Churchill. Znaczy to, tych dwóch ludzi działa zawsze razem praktycznie. Tak. Już to widać, to pokazane jest to ładnie na tym filmie Mroczne godziny. Wróćmy w takim, bo to padło ciekawe stwierdzenia, Anglia i uzbrojenie, tak, 30, lata 30 późne. No i zaczyna się już kwestia Hitlera i Monachium i zbliża się wojna światowa i potem pojawi nam się Churchill, prawda, tak jak panowie to powiedzieli. Tak. I chciałbym zapytać w takim razie o politykę Wielkiej Brytanii w tym aspekcie, czy była gotowa do wojny, czego chciała, czy rzeczywiście było tak, że próbowała, jak to się dzisiaj pisze w niektórych pracach, wepchnąć Polskę do wojny, czy Niemców chciała skierować na Polskę. I w ogóle jak to przedstawić, tło troszkę? Po pierwsze, nieskończone są w tym względzie spory historyków i pewnie my ich też nie zakończymy. Zwłaszcza, że pewnie akurat w tym względzie nie do końca się zgadzamy. Znaczy ja akurat jestem zdania, że w tym pewnie się zgodzimy, że Wielka Brytania rzeczywiście na przykład w 1938 roku była kompletnie do tej wojny nieprzygotowana. Nie? To jest tak i to jest zresztą, ja dlatego jednak twierdzę, że w tej decyzji z Monachium Chamberlaina jest jednak doza cynizmu. Ja nie mówię o wcześniejszych spotkaniach Berger z Lagarden. Jest pewna doza cynizmu, ale to właśnie cynizmu, to nie jest cynizm, to jest świadomość tego, co mogę zrobić, nie? Czy gram na czas. Tak, dlatego, że Chamberlainowi, ja akurat troszkę się tym zajmowałem, aksjomatem brytyjskiej polityki było to, że jednak decyzje pewne podejmuje się w zgodzie z polityką dominiów, a wszystkie dominia jasno powiedziały w 1938 roku w Wielkiej Brytanii, że w wojnie nie wezmą udziału, bo są do niej kompletnie nieprzygotowane. Wszystkie. Co do jednego. Kanada też. Wszystkie. Nie? Nawet te najbardziej lojalne, jak Australia i Nowa Zelandia, bo te były najbardziej lojalne, powiedziały, że nie, po prostu są nijak nie gotowe do wojny, nie ma możliwości, żeby do niej przystąpiły. I to jest pytanie, na ile jakby polityka brytyjska tych lat 38, 9, 37, 9 jest po prostu polityką
mierzenia się z rzeczywistością, to znaczy na co nas stać. Brytyjczycy rzeczywiście do tej wojny są po prostu zwyczajnie niegotowi. Także dlatego, że po wielkim kryzysie, zwłaszcza polityka Stanleya Baldwina była taka, że no, oszczędzał na wszystkim, byle zrównoważyć budżet, w tym na zbrojeniach. Nie? I armia, która pod koniec lat 20. była jedną z najnowocześniejszych armii w Europie, która miała rzeczywiście duży potencjał, gdzieś tam w 37 roku de facto jest cieniem siebie, nie? Więc i to trochę tak wygląda. To znaczy, to jest prawdą, ale nie całą, bo jeśli chodzi o brytyjskie siły zbrojne, to cały czas musimy pamiętać, że lotnictwo jest jednak pewną nowością i zgadzam się całkowicie z tym, że ono nie jest gotowe w 1938 roku do użycia, natomiast dla Brytyjczyków jednak cały czas tym głównym atutem militarnym pozostaje flota. I tego bardzo pilnują. To znaczy w 1935 roku zawierają układ z Hitlerem, który jest de facto pogwałceniem układu monachijskiego, ale który zapewnia Wielkiej Brytanii, Royal Navy, przewagę nad marynarką niemiecką, nad Kriegsmarine w stosunku 100 do 35. I do wybuchu II wojny światowej Niemcy tego limitu nie przekraczają. Hitler zapowiada po udzieleniu gwarancji Polsce, że to zrobi, natomiast nie jest w stanie tego osiągnąć po prostu. Także Wielka Brytania tych swoich interesów jednak pilnuje, tylko można też powiedzieć, że definiuje je nieco inaczej niż my byśmy chcieli. My, środkowoeuropejczycy, Polacy, Czesi, Słowacy. Trudno mieć do Brytyjczyków o to pretensje tak naprawdę. Może poza jednym, to znaczy poza tym, że się akurat w przypadku czechosłowackim zaangażowali w coś, gdzie odegrali dość no, taką nieciekawą rolę, to znaczy uchodzili za sojuszników, którymi nie byli, a tak naprawdę no, zależało im na ratowaniu własnych interesów. Interes Wielkiej Brytanii, czy interesy Wielkiej Brytanii, jak się wydawało Chamberlainowi, nie leżą w Europie Środkowej. I tak długo było to prawdą, dopóki Hitler nie dokonał inkorporacji całych Czech, łamiąc postanowienia układu monachijskiego. Wtedy Brytyjczycy po pierwsze przekonali się, że słowo Hitlera nic nie jest warte i że coś, co on przedtem obiecywał i no, można było przypuszczać, że będzie podstawą nowego ładu europejskiego, jest no, świstkiem papieru, tak? Odwołując się do określenia z poprzedniej wojny. A po drugie, że no, została tak drastycznie naruszona równowaga sił na kontynencie, że Wielka Brytania tego nie będzie mogła zaakceptować. No, tak, znaczy w tym sensie się zgadza, znaczy to oczywiście tak, znaczy Wielka Brytania, znaczy pamiętajmy, jest takie stare, jeszcze XIX-wieczne powiedzenie Lorda Palmerstona, że Wielka Brytania nie ma wiecznych sojuszy ani odwiecznych wrogów, ma tylko wiecznych interesy, których strzeże. I jeżeli o tym będziemy pamiętać, no to rzeczywiście jest tak, że no, oczywiście możemy współczuć Czechom, możemy potępiać działania dyplomacji brytyjskiej, mimo że zazwyczaj bronię Chamberlaina, no to nie zamierzam bronić go za wszelką cenę. To nie jest tak, że uważam, że on dobrze zrobił. Ja tylko rozumiem, dlaczego on to zrobił, nie? Natomiast, no właśnie, to jest tak, że mogło mu się wydawać, pytanie, rzeczywiście to jest o to pytanie, czy do Bergersdagarten, czy do Monachium, no to jest do dyskusji. Na pewno do wejścia do Pragi Niemców, no to jest takie już, tutaj znowu się zgodzimy, że właśnie jakąś tam polityką pewnych ustępstw można uspokoić sytuację, tylko nie należy tego mylić z sympatią do Hitlera czy nazizmu. To nie jest to samo. Nie? To oczywiście są grupy w polityce brytyjskiej, wśród w elitach brytyjskich, które sympatyzują z Hitlerem, które wyrażały. Nawet Churchillowi zdarzały się jakby komentarze jakby rozumiejące Hitlera. Iden też nie zawsze był taki antynazistowski. Więc zawsze się jakieś grupy zdarzały, ale to nie jest tak, że możemy powiedzieć, że Chamberlain, Halifax byli proniemieccy, pronazistowscy czy zafascynowani. Nie, tego raczej nie. Mogli
być może chwilowo ulec czarowi samego Adolfa Hitlera. Nie jeden temu czarowi uległ. Natomiast nie ideologii. Zwróć uwagę, że jednak w Wielkiej Brytanii ruch faszystowski nigdy nie był niczym więcej niż marginesem politycznym. Zresztą podobnie jak i komunizm, więc nigdy nie wyszły poza pewien margines. To prawda, natomiast ja bym się nie zgodził z tym, że na przykład Halifax nie był proniemiecki. Moim zdaniem był w pewien szczególny sposób, to znaczy, tak jak powiedziałem, uważał, że Brytyjczycy przyczynili się do skrzywdzenia Niemiec w traktacie wersalskim, co nawet nie było może kwestią emocji w jego przypadku, tylko kwestią kalkulacji, bo uważał, że stworzono w ten sposób zarodek nowego konfliktu. Do pewnego stopnia miał rację. No, trzeba powiedzieć, że te miejsca, które on definiował jako, czy Brytyjczycy definiowali jako punkty zapalne, Sudety, Kłajpeda, Gdańsk, no, okazały się wszystkie kolejnymi etapami niemieckiej ekspansji. Tyle tylko, że Halifax, i to powiedział Hitlerowi już w październiku 1937 roku, gotowy był w imieniu Wielkiej Brytanii. Jeszcze nie był wtedy szefem brytyjskiej dyplomacji, ale już sondowano takie rozwiązanie. Gotowy byłby to Hitlerowi oddać, byleby tylko nie doszło do wojny. Ale to oznacza również, że Brytyjczycy nakładali jednak bardzo wyraźne ograniczenie Niemcom. Niemcy nie mogą wywołać konfliktu zbrojnego, ani nie powinni sięgnąć po tereny, które nie są etnicznie niemieckie. Tak, tylko że tu jakby, żebyśmy nie mylili pewnych rzeczy, bo oczywiście sympatia do Niemiec i Niemców jest czymś jakby w tradycji i społeczeństwie brytyjskim bardzo dawnym. Nie? No, Hanowe etapy. I to nie nawet nie chodzi o Hanowe, choć bardziej właśnie o XIX wiek, kiedy rzeczywiście te rozliczne związki i rodzinne, i ekonomiczne, i towarzyskie, i różnego, no one były rozliczne. Nie? I one w związku z tym rzeczywiście... To były inne Niemcy po prostu. Tak, i ja pamiętam taki list napisane przez pewną panią do jednego z polityków w 1914 roku, kiedy, którym panie bardzo liberalnych poglądach, żeby było jasne, więc trudno ją posądzić o szowinizmy, która napisała, że ona zupełnie nie rozumie, jak możemy przystąpić do wojny przeciw tak kulturalnemu i cywilizowanemu narodowi jak Niemcy, u boku jakichś Serbów, nie mówiąc już o Rosjanach, którzy są ostatnimi Azjatami. Mówimy o pierwszej wojnie światowej, prawda? Więc pamiętajmy, że oczywiście jakaś sympatia do Niemiec, jako kraju, nie wiem, Ryszarda Wagnera, kraju Heideggera, nie wiem, filozofii niemieckiej, muzyki i tak dalej, jako pewnej, była. Natomiast to nie oznacza sympatii dla nazizmu jako takiego. Ja akurat Halifaxa czasami się oskarżało o sympatię do nazizmu. Nie, to jest raczej właśnie to, co powiedziałeś, kalkulacja i powiedzenie tak, uważamy, że zostaliście skrzywdzeni w traktacie wersalskim. Jesteśmy gotowi zgodzić się na naprawę tej sytuacji, ale jest do tego przyczepiona cena. To znaczy, to nie jest tak, że wam we wszystkim i do końca i zawsze ustąpimy. Możemy się dogadać, nie? Natomiast jeżeli wywołacie wojnę, no to... Tak, bo jeszcze żeby to może zamknąć te rozważania, niezależnie od wszystkich różnic dotyczących interpretacji epizmentu i tego, jak my na to patrzymy, to był jeden pewnik w brytyjskiej polityce. Myślę, że łączyło to przekonanie i Churchilla, i Halifaxa, i Chamberlaina. To znaczy, jeżeli Francuzi zostaną zaatakowani przez Niemców, czy też zdają się w stanie wojny, to Wielka Brytania pomoże im, przyjdzie w ten czy inny sposób z pomocą. Tutaj zakres tej pomocy był początkowo bardzo ograniczony, dlatego że to narusza żywotne interesy brytyjskie na kontynencie. To znaczy Hitler nie może posunąć się aż tak daleko, żeby znowu zagrozić Paryżowi, bo to zagraża bezpośrednio już. Uwagę europejską. Jasne. Więc... O to chciałem zapytać, bo mówiliśmy tutaj o Wielkiej Brytanii, o relacjach właśnie w stosunku do Polski, o stosunku do Niemiec. Niezwykle istotne jest to tło historyczne. Tam jeszcze było tak, że na przykład była chyba żadna reakcja na remilitaryzację nad Rejni, prawda? Nawet to przyklepali. Ale i na Anschluss również. Tak, nawet. No dobrze, ale chciałbym zapytać właśnie o Francję.
w tym okresie, no bo 39 rok, w zasadzie akcja przyspiesza, tak, jak Brytyjczycy postrzegali, po pierwsze Francję w tym, no to już pan powiedział, po drugie, jak w ogóle Polska była postrzegana w tamtym czasie przez angielską politykę Wielkiej Brytanii. Znaczy ja jeszcze nawiążę do Francji, dlatego, bo to jest, nie wiem, zabawne to pewnie nie jest dobre określenie. Ale to tak, z jednej strony Francuzi, znaczy to się, w ogóle zmienia się polityka francuska. Właściwie rządy francuskie w lat 30. Patrzą, właściwie nie robią niczego bez konsultacji z Londynem. Tak. I to jest tak, że właściwie Francja w latach 30. akceptuje przewodnictwo Anglii jako pierwszego mocarstwa w tym tandemie. Co może zaskakiwać, no bo w tej tradycji historycznej odwiecznego konfliktu, właśnie Francja nagle wchodzi w taką pozycję trochę klienta, nie można by powiedzieć, za mocne słowo, ale pewnie. Z drugiej strony to Francja jakby co ma dać to mięso, które będzie walczyć, bo to Francja ma nowoczesną armię, to Francja ma, że tak powiem, dużą armię i pamiętajmy, nowoczesną, specjalnie powiedziałem nowoczesną, bo pamiętajmy, wielkość sukcesu niemieckiego w 1940 roku polega na tym, że oni pokonali armię silniejszą, oczywiście, nowocześniejszą. Jakby nie było, Niemcy nie mieli czołgu nowocześniejszego niż francuski Somme S-35. Ale mieli nowocześniejszą myśl wojenną. Tak, to mieli nowocześnie. Natomiast w sensie technologii, wyposażenia, sprzętu, to armia francuska była i większa, i nowocześniejsza. Jedyne, w czym mieli przewagę, to było lotnictwo. I morale. Tak. Natomiast to była przewaga. Natomiast to jest ten paradoks, że z jednej strony w tym tandemie przywódcą jest Londyn, ale jakby to mięso ewentualne ma dać Francja, no bo to ona ma armię lądową rzeczywiście. Wszyscy wówczas oceniają to pierwszego jeszcze. A Wielka Brytania. No bo pod Dunkierką ewakuowano tam prawie 400 tysięcy żołnierzy. Ale jaka to była ta armia brytyjska? Czy to była takim, no, to nie było, to było. To była duża armia jak na możliwości Wielkiej Brytanii wówczas, ponieważ pierwotnie w 1938 roku Brytyjczycy zakładali, że wyślą tylko dwie dywizje na kontynent, że to będzie szczyt ich możliwości. Tak, bo na to ich było stać w tym momencie. To był ten żart Stalina, tak? Ile dywizji ma Wielka Brytania? Dwie. No to Związek Radziecki ma 500, razy mamy 500. Tak. Tak, ale to była oczywiście, to był żart, który się opierał na mylnym założeniu, że siła Wielkiej Brytanii jest liczona tylko liczbą dywizji, tak? Wielka Brytania, i o tym musimy pamiętać, kiedy myślimy w ogóle o sytuacji przedwojennej, a w szczególności o okresie 38-39. Wielka Brytania była mianowicie postrzegana tak, jak dzisiaj są postrzegane Stany Zjednoczone. To znaczy, że jest światowym supermocarstwem, używam tego słowa z pewną przesadą, tak? Bo jeżeli Brytyjczycy powiedzą, że czegoś nie wolno robić panu Hitlerowi, tak, to on ma się tego posłuchać. Wszyscy zakładali, że tak się stanie. W tym sensie odpowiedzialność brytyjska i w 1938, i w 1939 roku była większa niż francuska, bo Francuzi się dostosowywali, jak kolega powiedział, no właściwie całkowicie do tego, co zrobią Brytyjczycy, aczkolwiek wykonywali przy tym różne dziwne ruchy, również takie, żeby moralnie uzasadnić swoje wybory. No na zasadzie, no, Brytyjczycy nie mogą, to my jesteśmy zwolnieni ze swoich zobowiązań, tak? Gdyby Brytyjczycy nie zainicjowali w 1939 roku zmiany kursu wobec Niemiec, to Francuzi też niewątpliwie by w moim przekonaniu tego nie zrobili. Nie, to akurat się zgadzam. Rzeczywiście Francja w pewnym sensie scedowała na Wielką Brytanię przewodnictwo. Co więcej, było to dla niej właśnie wygodne, bo pozwalało, mówiąc nieelegancko, wymiksowywać się z różnych zobowiązań. Co jest oczywiście, i tutaj jest pytanie, no bo tu jest trochę pytanie, czyja odpowiedzialność się zwiększa. Dlatego, że nawet w 1938 roku armia francuska, taka jaka wówczas była, gdyby Francja zdecydowała się na interwencję w sprawie Czechosłowacji, to Niemcy w tej konfrontacji nie mieli wówczas wielkich szans. Zwłaszcza, że no,
wierzyć, nie wierzyć, że przynajmniej jakaś część generalicji niemieckiej szukała tylko okazji, żeby pozbyć się Hitlera. I pamiętajmy, że to społeczeństwo, bo mówimy o morale, to społeczeństwo niemieckie wcale tą wojną zachwycone nie było. Tak naprawdę dopiero po zdobyciu Paryża uwierzyło, że Hitler doprowadzi ich do zwycięstwa. Nie? No, to nie są żadne legendy. To jest jak najbardziej udokumentowane źródłowo, że Hitler zmagał się w 1938 roku i później zresztą też z no, bardzo silną opozycją, przede wszystkim w sztabie generalnym wojsk lądowych, którego kolejni szefowie, generał Beck, Ludwig Beck zdymisjonowany w sierpniu 1938 roku, ale również jego następca do 1941 roku, generał Franz Halder, byli no, przeciwnikami konfrontacji z państwami zachodnimi. Nie dlatego, żeby jakoś szczególnie może kochali te państwa, ale uważali, że III Rzesza tę konfrontację przegra. Krótkoterminowo, średnioterminowo oczywiście byli w błędzie, długoterminowo mieli rację, prawda? Można na to różnie w związku z tym patrzeć. I niewątpliwie rację ma profesor Leśniewski, mówiąc, że Francja miała przewagę, jeśli chodzi o wojska lądowe nad III Rzeszą w 1938 roku i w 1939 roku, tylko nie potrafiła tej przewagi wykorzystać dzięki czy na skutek błędnej koncepcji użycia wojska. To zanim jeszcze, no jeszcze jest ciekawa kwestia gwarancji brytyjskiej, ale rozumiem, że one były udzielone troszkę na zapas w związku z tym, co pewnie mamy... tak, znaczy, bo to jest pytanie, oczywiście ładnie opowiedzieć historię, jak niektórzy lubią, że to było prowokowanie, że zachęcanie do... No ale właściwie to jest taka prosta konsekwencja Pragi, znaczy po Pradze, po wejściu Niemiec do Pragi, jakby stało się jasne dla Londynu, że z Adolfem Hitlerem rozmawiać się nie da, nie? Znaczy, bo jakby cokolwiek powie, no to nie ma znaczenia, bo nie ma problemu, bo właśnie czy się zgodzimy, czy nie, jakie były intencje Chamberlaina i co nim motywowało, to szczerze mówiąc nie ma znaczenia, co nim motywowało. Tak czy inaczej, 15 marca to był szok, nie? To znaczy dwóch panów się spotkało, na tym polega dżentelmeńska umowa, że jak umawiamy się, no to nie robimy pewnych rzeczy, chyba że no, nagle stają się jakieś, no, a nic specjalnego się nie wydarzyło, co by uzasadniało taki krok, bo nic takiego się nie wydarzyło. I to niezależnie jeszcze raz od intencji, jakby Brytyjczycy stanęli paradoksalnie to ich postawiło w takiej, albo nic nie zrobią i wtedy stracą twarz i właściwie stracą jakąkolwiek wiarygodność, albo jednak na coś się zdecydują, więc ja nie byłbym taki szybki do oceniania Wielkiej Brytanii, że to było takie trochę zachęcanie do nadmiernej wojowniczości strony polskiej, tylko raczej to jest po prostu taka decyzja wykalkulowana. No właśnie w tej sytuacji nic innego nie możemy zrobić. No. Tak, no Wielka Brytania musiała postąpić w ten sposób, bo przecież to nie oznaczało wypowiedzenia wojny Hitlerowi, tylko postawienie mu kolejnego ostrzeżenia, czy też właściwie po raz pierwszy postawienie mu takiego formalnego ostrzeżenia, że no, jego następna akcja spotka się już, prawda, z przeciwdziałaniem zbrojnym, no też dlatego, że wyczerpały się inne środki. Wielka Brytania nie zdecydowała się na coś takiego w roku 1938, chociaż Czechom bardzo na czymś takim zależało. I teraz, no właśnie, nie miała wyboru, no bo inaczej musiałaby powiedzieć, oddajemy wam, Niemcom, całą Europę Środkową i Wschodnią. I to już nie tylko chodzi o Polskę, gdzie oczywiście no też interesy Wielkiej Brytanii były takie, powiedziałbym, średnie, tak? Ale chociażby chodzi też o Bałkany, tak? O Rumunię, tak, której przecież też udziela Wielka Brytania gwarancji. To się z kolei wiąże z dostępem do ropy naftowej, prawda? I z całą jakby zmianą układu sił na kontynencie. Znaczy, to jest cesja, no właśnie, to co powiedział profesor Majewski, no to jest po prostu cesja Europy Środkowo-Wschodniej w tym najszerszym tego słowa rozumieniu, czyli od północnych granic Grecji po Morze Bałtyckie i od granicy Związku Radzieckiego po granicę Niemiec. Znaczy to jest po prostu oddanie i tyle, nie? A Wielka Brytania jednak tego nawet nie to, że nie chciała, nie mogła. Nie mogła. Musimy pamiętać, że to jest już moment, w którym Niemcy kontrolują nie tylko Czechy
ale i Słowację, prawda, na skutek utworzenia państwa satelickiego, dalej Węgry, które są ich takim no, nieformalnym sojusznikiem, prawda, jeszcze nieformalnym, ale całkowicie już podporządkowanym właściwie politycznie i mają bardzo poważne wpływy w Jugosławii, gdzie do kwietnia 1941 roku też przeważa ten kurs proniemiecki. Przyspieszmy, tak. Musimy troszkę przyspieszyć. Czyli tak, wybucha II wojna światowa, Wielka Brytania wypowiada wojnę Niemcom, tak, potem Polska upada, jest 17 września, tak, najazd sowiecki, Polska przestaje istnieć, 10 maja mamy agresję na Francję, Francja upada, jednocześnie 10 maja Churchill, o ile dobrze pamiętam, tak, Churchill, mówimy o 40 roku, zostaje premierem. Ja na chwilę jednak tak. cofnę, dlatego no. że jest jeszcze jedna inicjatywa Churchilla, o której zapominamy, a to Churchill w okresie wojny fińsko-radzieckiej, to on wychodzi między innymi z pomysłem udzielenia pomocy Finlandii. No i stąd Brygada Podhalańska, która miała jechać stąd, do Finlandii. Nie, stąd, przecież tak naprawdę dlatego Norwegowie nie byli nijak gotowi do odparcia niemieckiego ataku, bo wszystkie siły zgromadzili pod Narwikiem, żeby walczyć z inwazją brytyjską, więc oni się bardziej obawiali ataku brytyjskiego niż niemieckiego. I jest tak, że to jest pomysł nie tylko Churchilla, bo to nie był tylko jego pomysł, ale on jest wielkim zwolennikiem tego pomysłu, czyli wsparcia Finów w wojnie ze Związkiem Radzieckim, czy wręcz ataku lotniczego francusko-brytyjskiego na radzieckie zagłębie naftowe w Baku. I to też jest jego jakby pomysł, czy jego pomysł. No, jest on sponsorem tego pomysłu, czy wspiera ten pomysł. Jako... No, czyli Związek Radziecki był w tamtym czasie uznawany za sojusznika. Hitlera, tak. I tak. Jakby w polityce brytyjskiej, która próbuje owszem Związek Radziecki odciągnąć od sojuszu z Hitlerem, ale wobec braku reakcji radzieckiej. Rosjanie na każdą próbę brytyjską odciągnięcia od sojuszu reagują jednoznacznie negatywnie. No, powstaje ten pomysł, żeby zaatakować także Związek Radziecki jakby w ramach polityki ogólnej blokady ekonomicznej Hitlera i jego sojuszników. Nie? To rzeczywiście bardzo ciekawe, bo nie ma takiej świadomości, że na przykład Narvik był pomysłem Churchilla. Zresztą, o ile dobrze pamiętam, to potem to wypominano, bo... No, że to był klęsk. On był wtedy znowu pierwszym lordem admiralicji, więc... Tak, to zdaje się, było tak, że potraciła Wielka Brytania jakieś Większą pretensję do niego wtedy miano tą wielką wpadkę w Scapa Flow, kiedy niemiecki okręt podwody przemknął się i zatopił. To był blamasz straszny, główna baza floty brytyjskiej, czy jedna z głównych. Tak, dobrze. Ale ja bym jeszcze o jednej rzeczy przypomniał w kontekście 3 września 1939 roku, kiedy Wielka Brytania wypowiada wojnę Niemcom. Mianowicie, że znaczy jakkolwiek byśmy oceniali politykę przedwrześniowej Polski, konkretnie ministra spraw zagranicznych Beka, to jednak to było z punktu widzenia polskiego wielkim sukcesem. To można powiedzieć... Wojna wybuchła o Polskę. Tak, ale wybuchła wojna europejska, w konsekwencji światowa. Tak? Największym niebezpieczeństwem, jakie groziło Polsce, w moim przekonaniu, było to, że konflikt zostanie, mówiono, zlokalizowany, tak? Czyli ograniczony do Polski. Tak? Mocarstwa zachodnie nie wypowiedzą wojny. Nie chodzi o to, że nie ruszą palcem. To było drugorzędne. Chodzi o to, że nie wypowiedzą wojny, zostawią Niemcom wolną rękę, no Niemcy by sobie przecież poradziły w takich warunkach tak samo, prawda, czy by Związek Radziecki zaatakował Polskę jeszcze, czy nie, to nie miało już takiego znaczenia. A trwałoby te 2 tygodnie dłużej. Trwałoby może 2 tygodnie dłużej. Oczywiście z udziałem radzieckim sytuacja była jeszcze gorsza, bo oznaczało to rozbiór Polski, wielką komplikację sytuacji międzynarodowej. Ale jest na ten temat bardzo no, dobra analiza Jacka Tybinki. Właściwie Brytyjczycy z rozpędu zagwarantowali Polsce wszystkie granice. Nie, wbrew temu, co twierdzili później, wcale układ polsko-brytyjski z sierpnia 1939 roku nie zawężał gwarancji do granicy zachodniej. Polacy niestety nie potrafili tego później odpowiednio wykorzystać, bądź też nie mieli
takiej siły przebicia, żeby albo, to zrobić. Albo mieli słabe służby dyplomatyczne, albo, albo w ogóle sytuacja była taka, że... Jak się jest na emigracji, jest się rządem bez i ma się kraju, na głowie, no, no to nie tak łatwo jest wyegzekwować te zapisy. Ale faktem jest, że Brytyjczycy formalnie zagwarantowali wszystkie granice. Tak? Bardzo później, bardzo szybko się zorientowali, że to jest błąd i zrobili wszystko, żeby ta sprawa została pod dywanem, tak jak ją tam zamietli. Dobrze, to wróćmy jeszcze. Francja upada. Tak? Zaczyna się kampania francuska, a jeszcze nie upada. Nie, no tak, zaczyna się kampania francuska, Churchill jest. Ale czy w kampanii francuskiej, w tym aspekcie, o którym chcemy mówić, Churchill, a Polska, jeszcze są jakieś takie momenty, które są ciekawe? Znaczy jest, że jak się zachowuje Churchill w stosunku do rządu polskiego? Znaczy, no jest, przyjęcie rządu polskiego. Jednak możliwość przetransportowania tych kilkudziesięciu tysięcy na początku, no nie, chyba 20 czy 30 tysięcy w pierwszym rzucie, potem będzie tego trochę więcej przez Hiszpanię i Portugalię, żołnierzy. Pamiętajmy, Wielka Brytania pod Dunkierką traci cały sprzęt. Jednak ta armia, którą z wysiłkiem wystawiono, owszem, większość żołnierzy uratowano, ale naprawdę tych kilkudziesiąt tysięcy żołnierzy to jest niebagatelne wsparcie dla Wielkiej Brytanii. Znaczy Wielka Brytania, rzeczywiście, no statki brytyjskie pływają do Casablanki, w Maroku pływają, nie wiem, do Bordeaux, do innych, znaczy zabierają właściwie każdego, nie, kto chce uciekać do Wielkiej Brytanii. Więc w tym sensie oni no, chcą tej pomocy, bo oni zdają sobie sprawę, przecież to nie tylko Polacy, to także Norwegowie, to także właśnie wszyscy, nie, że Benesz, rząd, znaczy jakaś część przynajmniej rządu belgijskiego, królowa Holandii, nie, oni wszystkich, bo dla nich to jest wielki polityczny atut. To jest dla nich wielki polityczny atut i niebagatelne wsparcie. Co zresztą no, wiemy, że niedługo się okaże przy okazji Bitwy Anglii, gdzie możliwość tych kilkuset dodatkowych pilotów, dobrze wyszkolonych, polskich, czeskich, ale także kilku francuskich, ale także amerykańskich i tak dalej. Pamiętamy, że problemem w Bitwie Anglii, mniejszym problemem był sprzęt, większym problemem był niedobór wyszkolonych pilotów, więc właśnie każdy pilot był na wagę złota. Nie? Więc w tym sensie jakby wydaje się, nie wiem czy świadomie, ale czy to do końca przemyślenie, ale Brytyjczycy dość szybko w tym Churchill orientują się, że no, opłaca się te wszystkie rozbite rządy i armie przyjąć pod swoje skrzydła, bo to jest wbrew pozorom wcale nie koszt, tylko wzmocnienie. No, z punktu widzenia interesów brytyjskich byłoby katastrofą, patrząc na to trochę drugiej strony, gdyby powiedzmy w lipcu czy czerwcu 40 roku polski rząd emigracyjny dostał się do niemieckiej niewoli, tak? No bo Brytyjczycy mogli zakładać, że Niemcy zrobią wszystko, aby wymusić na tym rządzie podpisanie kapitulacji, prawda? Co tworzyłoby różne konsekwencje prawne, tak? Nawet jeżeli byłoby to moralnie naganne, no to później Niemcy mieliby, prawda, papier, który by no, niejako dawał im carte blanche. Tak, ale tu dodam, Churchill przecież do końca namawia rząd francuski, żeby przeniósł się do Afryki Północnej, tak. żeby kontynuował walkę w oparciu o Algierię, Maroko, a pamiętajmy siły francuskie w Afryce Północnej, to były niebagatelne siły, to były ciągle, to po pierwsze ciągle duża, nowoczesna flota, tak. I sama armia lądowa francuska, która stacjonowała w Algierii czy w Maroku, to też były niebagatelne siły. Znaczy wyobraźmy sobie, możemy na chwileczkę się zabawić w gdybologię, znaczy gdyby Francuzi zgodzili się, znaczy zrobili to, o co ich błagał w pewnym sensie Churchill, wojna w Afryce wyglądałaby zupełnie inaczej. Znaczy prawdopodobnie jeszcze w 40 roku Włosi by stracili Libię, gdyby siły francuskie były dużo silniejsze od sił włoskich w Afryce. Zatem poszłaby Etiopia i ten, i praktycznie kampanii afrykańskiej w ogóle by nie było. No, na dodatek no, przecież istniała możliwość kontynuowania walki w samej Francji metropolitalnej. Na południe od Loary Francuzi jeszcze mieli takie możliwości, tak? No, pewnie nie mieli możliwości wygrać wojny, ale mogli tę kampanię Niemcom skutecznie jeszcze utrudnić, prawda? I Churchill został zignorowany. Tak, tak.
i tę jego determinację, którą wykazał wtedy, ilustruje również bardzo dobrze fakt, że przyjął generała de Gaulle'a, który przecież był z punktu widzenia prawa międzynarodowego nikim, buntownikiem, co więcej, prawda? I co więcej, no, był bardzo trudnym partnerem dla Churchilla właściwie do końca. I dla Anglii, tak? Do końca, tak. Tak. W latach przecież no, są te, 60. Są te relacje Brytyjczyków, prawda? Jedna z nich mówi o tym, że siedział naprzeciwko nich taki dumny prałat, który wyniośle na nich spoglądał i tylko żądał, prawda, kolejnych rzeczy. Ale mimo wszystko Churchill uznał, że interes Wielkiej Brytanii wymaga, aby no, dać Francuzom taką szansę. Tak? On zakładał, że z Francją będzie jednak współpracował. Dalej, no. Dobrze. Wszystko bardzo ciekawe i zupełnie nowe spojrzenia, jak dla mnie, są tu panowie podają informacje. No to wróćmy jeszcze do Wielkiej Brytanii i do rządu polskiego. No mamy, jest Sikorski, jest w Wielkiej Brytanii, tak jest. I następnym ważnym momentem historycznym jest 22 czerwca 1941 roku, czyli atak Związku Niemiec na Związek Radziecki. Tak? Czy do tego czasu są jakieś takie ważne rzeczy, które byśmy chcieli powiedzieć, jeśli chodzi o relacje między Churchillem a Polską? Tutaj ja nie wiem, czy co, dlatego że właśnie sytuacja po upadku Francji jest w pewnym sensie konstant. Znaczy, co tu można, znaczy... Wojsko Polskie jest, Wojsko Polskie jest, rzeczywiście jest tak, że no stopniowo, tak jak i siły brytyjskie jest dozbrajane, Brytyjczycy się przekonują, że polscy piloci mimo dwóch przegranych kampanii są wartościowym żołnierzem i jednak jak się przekonują, że to są doskonali piloci, no to rzeczywiście jakby tutaj nie ma żadnych ograniczeń, nie wiem, Brygada Karpacka zostaje przejęta od Francuzów, nie wiem, na Bliskim Wschodzie, bo każde wzmocnienie dla sił brytyjskich w Egipcie no jest ważne, bo te siły tam ale nie są. Ale w kwestii politycznej, rozumiem, nic się tutaj nie dzieje. W kwestii politycznej dzieją się dwie rzeczy. Ja bym powiedział, może one nie są tak spektakularne, ale ważne. Znaczy, pierwsza to jest to, o czym powiedzieliśmy, że Brytyjczycy twierdzą, że nie zagwarantowali polskiej granicy wschodniej. Już wtedy. Tak, już wtedy to bardzo konsekwentnie zamiatają i no, ewidentnie jakby są sceptyczni co do tego, czy Polska te ziemie wschodnie odzyska. Moim zdaniem to nie jest oficjalną linią brytyjskiej polityki oczywiście, ale nie chcą się w każdym razie zaangażować w ogóle w sprawę granic. To jest w ogóle bardzo charakterystyczny rys polityki brytyjskiej do końca II wojny światowej. To prawda, znaczy tu wtrącając, bo to uzupełnia, nie jest polemiką, tylko uzupełnia. Znaczy, pamiętajmy, że Brytyjczycy jednak cały czas próbują ten Związek Radziecki odciągnąć od Hitlera. Nie dlatego, że go kochają, tylko dlatego, że no, potrzebują sojusznika, nie? I Związek Radziecki no, jednak widzą, że no, jest dla nich charakterystyczne, że Związek Radziecki w żadnym momencie, oczywiście pozostając w doskonałych, przynajmniej do jesieni 40 roku, w doskonałych relacjach z Niemcami, zapewniając dostawy ropy naftowej i wielu innych surowców, jednak do wojny nie przystępuje po stronie niemieckiej. Jednak gra taką jakby grę, znaczy jednak gdzieś tam przyjmuje polityków brytyjskich i nie tylko, gdzieś tam rozmawia, oczywiście różne awanse odrzuca, ale jednocześnie nie deklaruje się jednoznacznie po stronie niemieckiej. Więc dla Brytyjczyków jest to jakiś sygnał, że można spróbować ten Związek Radziecki jakoś odciągnąć. I w tym momencie jasna deklaracja poparcia dla polskich granic wschodnich no, byłaby czymś kontrproduktywnym z brytyjskiego punktu widzenia. Niebezpiecznym, tak? Politycznym. Oczywiście możemy to traktować jako przejaw cynizmu czy naiwności nawet w jakimś sensie politycznej. No albo realizacji interesów. Ale no, właśnie no. Można po prostu patrzeć jako na realizację interesów.
Wielka Brytania wtedy walczyła praktycznie o życie. Chociaż też ja zawsze, jak zdarza mi się gdzieś pojawiać, bo wszyscy zawsze mówią o małej wyspie, która stoi przeciw wielkiemu niemieckiemu imperium. Nie, to jest wielkie imperium, które stoi, bo jednak za Wielką Brytanią stoją dominia, już wtedy gotowe do wojny i pamiętajmy, to jest niebagatelny wkład. My jakby zazwyczaj pomijamy, ale i Kanadyjczycy, i Australijczycy, i Nowozelandczycy, to jest w sumie 2 miliony żołnierzy, które jakby stanie po stronie brytyjskiej. Hindusi, które dostarczą następnych 2 milionów żołnierzy. To jednak są, to jest wreszcie, zwłaszcza w przypadku Kanady, potencjał gospodarczy, zwłaszcza przemysłowy dodany. W Australii i Nowej Zelandii mniej, ale w przypadku Kanady tak. Nie? I to jest tak, że to trochę o tym zapominamy, że to jest jednak taki punkt odniesienia. Natomiast rzeczywiście jest tak, że no, jakby to zobowiązanie na wyrost dane, no teraz ich uwiera. Nie? I w tym sensie jakby starają się je... Dobrze. A druga rzecz jeszcze, której chciałem krótko powiedzieć, no to jest jednak to, że Brytyjczycy traktują polski rząd na uchodźstwie znacznie lepiej niż robili to Francuzi. To znaczy Francuzi zachowywali się względem Polaków skrajnie nielojalnie. Przejawem tego było chociażby przeniesienie siedziby części polskich agentów rządowych do Angers. Część była w Paryżu, część była w Angers, co powodowało totalny chaos i właściwie brak komunikacji, dysfunkcjonalność tych polskich struktur rządowych. No i uważali tych Polaków za takie piąte koło uwozu. Tworzyli armię, trzeba to przyznać, polską, która weszła do walki, ale paradoksalnie na klęsce Francji Polska politycznie zyskała, w tym sensie, że stała się ważniejszym sojusznikiem Wielkiej Brytanii niż była przedtem sojusznikiem Francji i Wielkiej Brytanii. Ale czy tak było zawsze? Znaczy, nie, do końca wojny to już nie dotrwało. Nie, rozumiem, ale kiedy nastąpił ten przełom? Czy to było wtedy, kiedy Niemcy zaatakowali Związek Sowiecki? No bo to był przełomowy moment i wtedy ja akurat uważam, że to pospieszenie się przez Churchilla po 22 czerwca z taką natychmiastową deklaracją wobec Stalina o udzielenie wszelkiej pomocy bezwarunkowo było zbyt szybkie. Znaczy trzeba było poczekać, aż Stalin sam się o to zwróci, a zwróciłby się, bo nie miał wyjścia. Nie? To od razu ustawiło relacje w niewłaściwej proporcji, bo petentem de facto był tu Stalin, a nie Wielka Brytania. Tymczasem Churchill niezgodnie... Zrobił się petenta. Tak, niezgodnie z tradycją brytyjskiej polityki, która zawsze właśnie starała się grać tak, żeby to... ich proszono, a nie oni prosili. Churchill się ja rozumiem, dlaczego to zrobił, no bo po ponad roku samotnej walki wreszcie no, ktoś inny ponosi ten ciężar. To była pewnie ten, ale on moim prywatnym zdaniem się pośpieszył. Znaczy dlatego, bo Stalin nie miał wyjścia, on musiał się zwrócić. W tej sytuacji on po prostu musiał się zwrócić do Wielkiej Brytanii o pomoc. To by się stało pewnie tydzień po zaczęciu, może 2 tygodnie, tego nie wiemy, nie? Ale musiał. Nie? Churchill się pośpieszył i paradoksalnie siebie ustawił w roli petenta, co nie znaczy, że już wtedy wszystko zostało zadecydowane, bo pamiętajmy, do grudnia 1941 roku wcale nie było wiadomo, jak ta kampania się skończy. No właśnie, tutaj trochę usprawiedliwiając Churchilla, trzeba powiedzieć, że on się bał i myślę, że to trwało co najmniej do Kurska, czyli do lata 1943 roku, że Związek Radziecki zawrze pokój odrębny z Hitlerem, tak? Że zostawi wielką... Stalin non-stop szantażował tym. Tym, prawda? Stalin z jednej strony był oczywiście niezwykle podejrzliwy, jeśli chodzi o wszelkie rozmowy pomiędzy państwami anglosaskimi a różnymi emisariuszami III Rzeszy. Dochodziło do takich rozmów rzeczywiście, no ale równocześnie sam co jakiś czas, właśnie tak jak mówi profesor Leśniewski, szantażował Zachód taką opcją. I ona do momentu, kiedy stało się jasne, że Niemcy straciły inicjatywę operacyjną na froncie wschodnim, czyli nawet nie po Stalingradzie, tylko właśnie po Kursku, to ta opcja moim zdaniem cały czas była jakoś realna. Tak? A zwłaszcza w 1941 roku, kiedy naprawdę jeszcze na przełomie sierpnia i września 1941 roku, no właśnie każdy w miarę zdroworozsądkowo myślący człowiek był przekonany, że Moskwa padnie. To jest pogrom, tak. Że Moskwa padnie i właściwie skądinąd wiemy, że gdyby niepewne błędy
samego Adolfa Hitlera, jakby te przerzucanie dywizji pancernych z jednego krańca frontu w drugi, zamiast skupienia się w jednym miejscu, to rzeczywiście, znaczy po zwycięstwie pod Smoleńskiem niemieckim, właściwie między Smoleńskiem a Moskwą nie było żadnych... Ja wiem, że są inne czynniki, to nie znaczy, linie komunikacyjne. Tak, i oczywiście, że tak, to wszystko jest prawda, nie? Więc to jest wszystko bardziej złożone. Natomiast ja mówię to właśnie w tej kategorii, że właściwie każdy, kto z zewnątrz obserwował tempo, w jakim posuwają się Niemcy, kolejne pogromy kolejnych armii radzieckich, czyli kolejnych korpusów, dywizji i tak dalej, wbrew pewnej mitologii tworzonej przez Związek Radziecki o twardym oporze i tak dalej, to właśnie dla każdego było jasne, że ta Moskwa to się nie utrzyma, nie? Że to jest właściwie stracona sprawa, że no to nie musiało znaczyć końca wojny, ale Moskwa to się nie utrzyma i pytanie, co będzie dalej. Nie? Stalin się przecież wahał, czy opuścić Moskwę. Był już na dworcu, z którego miał odjechać jego specjalny pociąg ewakuujący. Ostatecznie tego nie zrobił i oczywiście bardzo dobrze z punktu widzenia wymowy propagandowej, prawda? Natomiast no, trzeba też wziąć pod uwagę, że właściwie całkowicie zgodnie z tym, co mówiłeś ty, że ówcześni ludzie mieli w pamięci poprzednią wojnę i fakt, że bolszewicy w marcu 18 roku oddali Niemcom, czy państwom centralnym, właściwie wszystko, co one chciały. No. Większość, całą Ukrainę, tak, Białoruś. Byle tylko utrzymać się u władzy. Tak. Ten scenariusz wydawał się prawdopodobny. Tak, powtórzenie tego scenariusza. Że oddadzą Niemcom Ukrainę. I wtedy mamy niemieckie dywizje u siebie. Tak, oddadzą Białoruś, oddadzą kraje bałtyckie, a może nawet i Petersburg, znaczy Leningrad, jeżeli tego będzie, byle utrzymać się u władzy. No to weźmy do Wielkiej Brytanii, bo tu toczy się wojna, tak, a w Wielkiej Brytanii jest rząd polski, no i jest ten kwestia polska, tak, która, jak rozumiem, zaczyna w tej sytuacji, tak mi się wydaje, Churchillowi uwierać. I co się wtedy dzieje? Czy pytanie, kogo bardziej uwiera, bo tu jeszcze jeden czynnik, bo jak już jesteśmy w 1941 roku, no ja mam taką znowu tezę, zresztą nie to, że ja ją wymyśliłem, to jest to, że właściwie jakby oficjalnie wszyscy mówimy, że Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny w grudniu 1941 roku, no ale przecież nie oszukujmy się, one de facto do tej wojny przystąpiły już na wiosnę 1941 roku. Tak naprawdę Lend-Lease jest przystąpieniem do wojny. Oczywiście nie ma deklaracji wojny, ale to jest wojna we wszystkim. Amerykanie okupują Grenlandię, okupują Islandię, flota amerykańska eskortuje statki do połowy Atlantyku prawie, że no do 1/3, dobra, nie będziemy. I de facto właściwie poza samym wypowiedzeniem wojny Stany są, zresztą mamy kartę atlantycką, no przepraszam, neutralny kraj ustalający, jak będzie wyglądać ład po zwycięskiej wojnie. No, z krajem, który jest w stanie wojny. Z krajem, który jest w stanie wojny. Znaczy na to udawanie, że Amerykanie byli neutralni, no można było mówić, że są neutralni do wiosny 1941 roku, potem no, już jest żadna neutralność de facto. A to jest o tyle ważne, że no, pamiętajmy, że w tym tandemie anglosaskim już wtedy, to widać nawet w karcie atlantyckiej, tą silniejszą stroną bez dwóch zdań są Stany Zjednoczone. To wynika także z tego, z czego pełną świadomość miał Churchill, chociaż akurat pieniądze nie były jego najmocniejszą stroną. To znaczy, że Wielka Brytania na początku 1941 roku była kompletnym bankrutem. Oddaje przecież swoje bazy, tak? Tak, ale to już jest, więc znaczy, kraj, który rzeczywiście dzięki racjonalnej takiej bardzo polityce Baldwina, później Chamberlaina, rzeczywiście wydobył się z kryzysu, zbudował nadwyżkę budżetową, on w 1941 roku, on, to nie jest nawet deficyt budżetowy, on po prostu nie ma budżetu, nie ma. Bo pieniędzy nie ma. To czy żyje na pewno z pieniędzy amerykańskich? Żyje tylko właśnie ze środków amerykańskich. No, to jest różnica gigantyczna w stosunku do III Rzeszy, która żyje z podbojów, tak? Żyje z podbojów, z pracy niewolniczej. To jest no, zupełnie inna sytuacja niż Brytyjczyków, którzy no, nie, znaczy, mogą podnieść podatki i to robią, najwyższe.
tej biednej ludności bombardowanej. No, tak, pod naszą podatkę oczywiście próbują na wszelkie sposoby wykorzystać imperium i wykorzystują, robią różne rzeczy, żeby zwiększyć produktywność tego imperium, korzystają z zasobów Kanady, Australii, ale także kolonii afrykańskiej i tak dalej, ale to wszystko jest nawet nie łatanie dziury, tylko wrzucanie do worka bez dna. Czyli dramatyczna sytuacja dla Wielkiej Brytanii w pewnym sensie, tak? I są Stany Zjednoczone, przychodzą z Franklinem Delano Rooseveltem, który ma zupełnie inną wizję powojennego świata niż tą, którą ma Winston Churchill. No to jak ta sprawa polska się w tym plasuje? Jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz. No, jednak ciągle jest mowa o drugim froncie, otwarciu drugiego frontu w Europie. Tak? I czy te pomysł Churchilla, żeby jednak od południa to było, czy to rzeczywiście ma się, czy to jest trochę legenda, czy to jest tak, nie, że to on nie miał, jest legenda. Nie, rozumiem, ale czy legendą jest to, czy on chciał chronić Europę Środkowo-Wschodnią i Polskę, czy też to były interesy nieco inne? Znaczy jedno drugiego nie wyklucza. To były przede wszystkim interesy brytyjskie, bo Wielka Brytania jest zainteresowana basenem Morza Śródziemnego, była zainteresowana Półwyspem Bałkańskim, nie tylko wcale Grecją, ale także Jugosławią. Może w mniejszym stopniu Bułgarią, ale pamiętajmy, no, miała zobowiązania wobec Rumunii, prawda? Ale to było sprzeczne z interesami sowieckimi. Tak jest i w tym sensie to było także pewnie w jakimś interesie, nie wiem, polskim, gdyby stamtąd wyszło uderzenie. Oczywiście osobnym jest pytanie, czy ono w ogóle mogło stamtąd wyjść. No właśnie, bo żeby wyszło to uderzenie, to najpierw państwa zachodnie muszą opanować Półwysep Apeniński. Co było trudne bardzo. Co jak się okazało, było dużo trudniejsze niż się wszystkim wydawało. No, warto przypomnieć, że Niemcy, wojska niemieckie w północnych Włoszech kapitulują później niż w Rzeszy, prawda? Trzymają się tam bardzo sprawnie do końca i właściwie dopóki nie został zdobyty Rzym, co najmniej Rzym, to nie można było mówić o jakiejkolwiek operacji zaczepnej na kontynencie, tak? I do tego trzeba dodać, że jeszcze, że Amerykanie są temu zdecydowanie przeciwni. Tak. I to nie tylko Roosevelt, ale również amerykańscy dowódcy. Eisenhower i Bradley jednoznacznie odrzucają koncepcję drugiego frontu, znaczy nie we Francji, co wiąże się z pewną kalkulacją polityczną, ale ci amerykańscy generałowie się polityką tak powiedzmy nie zajmowali. Natomiast wynika to z logistyki. Taka operacja wymagała strasznie złożonej logistyki, którą, jak wszyscy wiemy, z wielkim trudem, ale też z wielką inwencją stworzono poprzez kanał La Manche. Ja nie bardzo sobie umiem wyobrazić stworzenie czegoś takiego przez Adriatyk, częściowo kontrolowany jeszcze przez Niemcy. Znaczy pamiętajmy, że no przy wszystkim tym, że Niemcy kontrolowali, też pamiętajmy, do końca wojny większość francuskich portów, właściwie z wyjątkiem Cherbourga i chyba Brestu, bo Brest chyba padł też wcześniej, ale tego nie jestem pewien, ale na pewno Cherbourga, właściwie wszystkie porty, no, na przykład Bordeaux, czyli no, one były w rękach niemieckich do końca wojny, nie? No nie zostały zdobyte. Tyle, że no, Francja oferowała znacznie lepszą infrastrukturę komunikacyjną wewnętrzną, drogową, kolejową, niż jakikolwiek kraj bałkański. Sztuczny port można było ze sobą przywieźć i wznieść i postawić, no, to było niesamowite osiągnięcie inżynieryjne przede wszystkim, się wzniesienie z niczego, tam gdzie nie buduje się portów, sztucznych portów, które były w stanie przyjmować olbrzymie dostawy transportowe, to były gigantyczne ilości sprzętu, ludzi, amunicji, właściwie wszystkiego. Ropociąg po dnie i tak dalej. Ale to było możliwe, no bo Francja oferowała dobrą infrastrukturę drogową. A ja bym jeszcze o jednej rzeczy powiedział, o której zapominamy i wróciłbym do tego wątku polskiego w ten sposób. Mianowicie to, znaczy z punktu widzenia anglosasów, to jednak ta współpraca ze Stalinem wygląda zupełnie inaczej niż z naszego punktu widzenia. Z naszego punktu widzenia wydaje się, że oni nas zostawili na lodzie, no bo właściwie byli perfidni, tak, egoistyczni, jakkolwiek to nazwiemy. Zapominamy natomiast, że oni byli też w jakiś sposób ograniczeni swoimi możliwościami, przede wszystkim ludzkimi, to znaczy zasoby ludzkie
wszystkich uczestników II wojny światowej, tych wielkich uczestników, nie były nieograniczone. To dotyczyło też Związku Radzieckiego, ale można powiedzieć tak, że Stalin był najbardziej chętny, żeby szafować krwią żołnierzy. Brytyjczycy nie chcieli tego robić, no w każdym razie nie oszczędzali swoich ludzi. Amerykanie nie mogli tego zrobić, dlatego że tutaj musimy przypomnieć, że Roosevelt no niejako wbrew logice zgodził się, że Europa będzie pierwsza, tak? Że najpierw Stany Zjednoczone pokonają III Rzeszę, a potem dopiero Japonię. Groziło to sytuacją, gdyby w Europie poniesiono zbyt duże straty, że Stany Zjednoczone po prostu się z wojny wycofają, tak? Że Roosevelt przegra wybory, tak? A jego kontrkandydat, który był przecież izolacjonistą, wyprowadzi Stany Zjednoczone z wojny. Z wojny europejskiej, rozumiem. Z wojny europejskiej, tak. No, z Japonią mieli swoje porachunki, musieli tam walczyć, tak? Nie mieli wyboru, byli zaatakowani. No i tak się to skończy, tak? Ten wątek, o którym pan mówi, rzadko kiedy, znaczy pierwszy raz się pojawił, jak dla takiego człowieka jak ja. Ale właśnie o tym rzeczywiście zapomniał, bo to jest rzeczywiście tak, że i Wielka Brytania, przecież Wielka Brytania mobilizuje w czasie II wojny światowej więcej ludzi niż w I wojnie światowej, ale do walki używa znacznie mniej. Tych żołnierzy jest dużo, bo Wielka Brytania, że dobrze pamiętam, chyba 8,5 miliona zmobilizowała w czasie II wojny światowej. Ale w walce użyła może 3 miliony, czy coś koło i straty tego. Mają około 300 tysięcy. Pamiętajmy, że jednak w przypadku brytyjskim, jak mówimy najczęściej o Francuzach, o tym jakby pamięci I wojny światowej, ale to stracone pokolenie, to jest także Wielka Brytania, czy doświadczenie Somme, Passchendaele, czy Gallipoli, co też ma jakiś związek z Churchillem, nie? To są doświadczenia no, po prostu straconego pokolenia, ludzi, którzy jakby zginęli, których zabrakło potem, więc oni nie chcą tego. Znowu Amerykanie, którzy de facto mało kto wie, zmobilizowali więcej niż Związek Radziecki w liczbie, bo chyba 16 czy 18 milionów, chyba 16 milionów żołnierzy. Związek Radziecki chyba maksymalnie miał 12 z kawałkiem czy 14, ale nie o to chodzi. Też tak naprawdę, no właśnie, no nie chcą szafować, to jednak jest innego rodzaju kraju. Po drugie, no tak, no dla nich ważniejsza de facto była wojna na Pacyfiku, nie? Tą wojnę tutaj tak trochę no, wmuszono w nich. Nie? Zatem muszą ustępować w swoim przekonaniu Sowietom, dlatego że jak Sowieci nie będą wiązali tych, nie wiem, 200 dywizji Wehrmachtu, tak? 196. Tak, ile to kalkulowano, no to one się pojawią w sensie, na innych frontach i będą musieli z nimi walczyć amerykańscy i brytyjscy żołnierze. No to mamy wspaniałe tło, żeby teraz wrócić do tej niteczki polskiej, tak? Która no, dla nas jest ważna, ale rozumiem, że na tym całym tle ona jest no, cienka, tak? Znaczy, mniej ważna. I teraz, czy jak ocenić w takim razie możliwości Churchilla, co on tam zrobił? Czy rzeczywiście to było tak, że on zdradził, czy nie zdradził, czy ustąpił? Znaczy, mówiliśmy... Teheran zostawię koledze. Ja zacznę od końca, specjalnie od końca. I czy w ogóle mógł coś zrobić? Czy był całkowicie podporządkowany? Czy w ogóle czy mógł w tej Wielkiej Trójce? Ile znaczył i tak dalej? Znaczy, zacznę od końca, specjalnie mówię. Teheran zostawię koledze, ma więcej do powiedzenia. Znaczy, zwróćmy na to. Znaczy, w Jałcie Churchill jest tylko paprotką na prezydialnym stole. On tam jest, no nie wypadało go nie zaprosić. On tam nie ma nic do powiedzenia, więc to tutaj nie ma właściwie rozmowy. To jest człowiek, znaczy tam jest dwóch decydentów. I tu już jakby sam Churchill ma tego świadomość, no i tyle, znaczy już o Poczdamie to nawet nie mówimy, bo to już jest jeszcze inna sytuacja, zwłaszcza, że Kliment Attlee naiwnie wierzył, że jako socjalista to się dogada z socjalistą Stalinem i w ogóle i jakby no już tu nie będziemy, bądźmy miłościwi dla Klimenta Attlee, więc zostawmy to w spokoju. Natomiast to więc Poczdam to już jest zupełnie inna bajka, natomiast no w Jałcie no Churchilla nie ma tak naprawdę. I tak samo już jest,
Tak samo już jest w Teheranie, to znaczy Churchill w Teheranie oczywiście jest, no, tak powiem, aktywnie uczestniczy, ale już zdarza się taka sytuacja, że Roosevelt ze Stalinem te najważniejsze rozmowy prowadzą we dwóch, tak, z pominięciem Churchilla. Churchill no, nie jest w stanie przeforsować swoich planów, chociażby tego frontu bałkańskiego, ale jest też traktowany no, trochę jak taki ubogi krewny, prawda? Tych dwóch ludzi, którzy mają zupełnie inną wizję świata, prawda? I też no, trzeba powiedzieć, że niezależnie od strategicznego sojuszu, jaki łączy Brytyjczyków i Amerykanów, no również pomiędzy nimi są rozbieżności. To znaczy Roosevelt jest antykolonialistą, jest, tak? Jest. I właściwie najchętniej to by Brytyjczykom imperium rozmontował. Tak. Zastępując, dodajmy, ich wpływy amerykańskimi, no, prawda? Więc no, Brytyjczycy, w tym konkretnie Churchill, mają oczywiście ograniczone pole manewru. Przedtem przekonują się o tym ministrowie spraw zagranicznych na konferencji w Moskwie, prawda, w październiku, tak, 1943 roku. I później to, co robi Churchill, to jest w moim przekonaniu rozpaczliwa próba obrony brytyjskich interesów przy bardzo małych atutach, którymi on dysponuje. Jest ta słynna, jeszcze późniejsza konferencja o kryptonimie Tolstoy w Moskwie w 1944 roku, kiedy on wyciąga tą słynną kartkę, która później stała się takim symbolem właściwie cynizmu brytyjskiego, i pisze Stalinowi procentowo, ile wpływów będzie w jakich państwach. I Stalin odhacza, prawda, czy się na to zgadza. Zgadza się na wszystko, no ale Churchill musi pójść na takie rozwiązanie w swoim przekonaniu, bo nie ma wyboru, tak? No bo no, powiedzmy, że powie, że on chce całą Polskę, tak? Zresztą Polska na tej liście nie była. Nie było Polski nie, na tej nie liście. Nie było, no, ale tam bardziej Bałkany. Tak. Więc tam... No i co mógłby zrobić, prawda? Tak, no to jest ta sytuacja. Znaczy ja tu, żeby było jasne, ja oczywiście uważam, że w pewnych sytuacjach, ale właśnie nie Churchill, tylko Zachód mógł zrobić więcej. Rzeczywiście człowiekiem, który mógł do czegoś zmuszyć Stalina i wymusić na nim, był Roosevelt. Absolutnie prawda. Roosevelt, tak. I Roosevelt, zresztą jest ta jedna sytuacja w 1944 roku, kiedy nawet Roosevelt się wściekł tą rosyjską politykę, że nie pozwalali lądować samolotom. I w momencie, kiedy Stalin zobaczył, że Roosevelt się wściekł, to jednak cofnął się. No bo Stalin zdawał sobie sprawę. Mówimy o lądowaniu samolotów, które dostawały z dostawami dla powstania warszawskiego. Znaczy, to jest taki moment, kiedy zrobił się dużo szumu, także w mediach, w prasie, także amerykańskiej. I jakby... W jakim miesiącu? Bo rozumiem, że na początku nie mogli latać. No to był, znaczy, to był chyba w połowie. Tak, druga połowa sierpnia. Ja się po prostu ścieknie, bo właściwie nie było to nijak uzasadnione, że to nie, przecież są sojusznikami, no to co za problem, że samolot wyląduje i zatankuje, nie, więc co pozwoliłoby wziąć, nie wiem, więcej wszystkiego, a Stalin się nie zgadza. No, i ponosić mniejsze straty, bo to jest przecież kwestia ogromnych strat, które ponoszą muszą lecieć gdzieś tam na Tak, i w tym momencie rzeczywiście raz jeden Roosevelt się wściekł na Stalina i wtedy Stalin się cofnął. Dlaczego? No bo Stalin, pamiętaj, możemy o nim co najgorsze powiedzieć, i był bandytą, i właśnie trzeba go tak nazwać, ale niestety dla nas był inteligentny. I on doskonale zdawał sobie sprawę, że bez amerykańskich dostaw, bez amerykańskiego sprzętu, bez amerykańskich samochodów, bez słynnej z czterech pancernych tuszonki, przecież to też było ze Stanów sprowadzane, to on tej wojny nie będzie mógł prowadzić, bo on był oczywiście wiązał 196 dywizji, ale tak naprawdę właściwie Armia Czerwona była na zaopatrzeniu made in USA. O czym oczywiście dzisiaj Rosja woli zapominać, świętując ojczyźnianą wojnę. Natomiast taki jest fakt. No, jakby Studebakery i Willisy,
A i Shermany w niemałej ilości pojawiały się w wojskach z czerwoną gwiazdą. A już nie mówimy o takim podstawowym zaopatrzeniu dla żołnierzy właśnie, jedzeniu. To wszystko było, bo Związek Radziecki też był bankrutem, no tak naprawdę. Chciałbym zapytać jeszcze, żeby zgłębić troszkę ten układ w Jałcie, czy konferencję jałtańską. Czy, no bo to był układ międzypaństwowy, prawda? Możemy to tak nazwać. I on dawał Polsce jakieś gwarancje tego, że będą tutaj jakieś wolne wybory. Tak, oczywiście, no, jeśli chodzi o granice wschodnie, no to one przepadły. Tak? Czy no może jeszcze Lwów dałoby się uratować, ale ale tylko Lwów. Tylko. Ale czy było tak, że to jedyne do osiągnięcia to był ten międzypaństwowy układ, do którego Stalin w konsekwencji nie dotrzymał? W tym momencie już niestety chyba tak. Chyba tak, przy czym no my uważamy Jałtę za taki symbol, prawda, zdrady Zachodu. Ta zdrada, jeśli to tak w ogóle traktujemy, nastąpiła dużo, dużo wcześniej i bardziej obciąża Roosevelta, co do tego pełna zgoda. Tak. Nastąpiło to w Teheranie, gdzie właściwie milcząco przyjmuje się zasadę, że państwo, które wyzwala dany obszar, narzuca mu własny ład polityczno-społeczny. Czyli władza tego religia. No. Dokładnie tak. I to nie było też tak, że alianci zachodni mieli całkowicie czyste sumienie w tej kwestii, bo kiedy... Alianci mówimy też i Amerykanie. Amerykanie, Brytyjczycy, kiedy wyzwolili południe Włoch, no nie zaprosili tam jednak radzieckich przedstawicieli, żeby urządzać Włochy wspólnie. Stalin się nie odezwał wtedy, nie protestował, ale oczywiście traktował to jako pewien precedens, który później wykorzystał. No i w Teheranie nie znajdziemy tego naturalnie w żadnym protokole konferencyjnym, ale ta wiedza była, no, krążyła, tak? To znaczy rozmawiali o tym dyplomaci, docierały wzmianki o tym do Polaków i do Czechosłowaków, że wasze kraje zostały uznane za strefę wpływów Związku Radzieckiego, bo tam dojdzie szybciej ofensywa Armii Czerwonej niż armia... Chociaż tu też trzeba pamiętać jeszcze jednej rzeczy, bo my trochę mówimy, znaczy zgadzam się w 100% z profesorem Majewskim, natomiast o jednej rzeczy trzeba pamiętać, no to jest rok 43. Jeszcze przed tą wielką ofensywą Bagration, kiedy jednak jakby Armia Czerwona, owszem, jest po Kursku, ale szczerze mówiąc, jakby ten sukces radziecki w 44 roku, tej ofensywy Bagration, no, był czymś, czego nikt się nie spodziewał. Znaczy wszyscy spodziewali, że ta Armia Czerwona będzie dłużej szła na zachód. Przypomnijmy tylko, że prawie słów o tej operacji Bagration. Czy ja dobrze pamiętam, że to jest operacja, która spowodowała, że oni doszli do Warszawy. Tak, wtedy, tak. No, 400 kilometrów przesuwają linię frontu. Co więcej, w bardzo szybkim czasie. Tak, co więcej, Armia Czerwona odniosła jeszcze jeden niezwykle spektakularny sukces, zupełnie zapomniany, a mianowicie w sierpniu 44 roku rozbiła w Besarabii, na granicy Besarabii i dzisiejszej Rumunii, całe południowe zgrupowanie wojsk niemieckich, powodując właściwie zwinięcie frontu bałkańskiego. Tak. Rumunia w efekcie wymknęła się Niemcom, to znaczy nie tylko została zajęta przez Armię Czerwoną, ale skapitulowała i przeszła na drugą stronę. We wrześniu już kapitulowała Bułgaria, tak? To zostawiło... Tak naprawdę Niemcom dopiero na Węgrzech udaje się w rejonie Budapesztu odtworzyć jakiś opór. Odtworzyć front, ale no... I to wszystko wpływało, rozumiem, na pozycje polityczne. Bo pamiętajmy, że tak naprawdę w tym momencie, gdyby jakby nie te dwa wielkie sukcesy wojsk radzieckich, tak prawdopodobnie... Te dwa to jest operacja Bagration i ta bitwa pod Jasami. To gdyby nie te dwa wielkie sukcesy, to prawdopodobnie Armia Czerwona pod Warszawę dotarłaby gdzieś tam na przełomie 44 i 45 roku, nie? Więc wtedy można się zastanawiać, kto by wyzwalał Berlin. I czy na przykład Praga jednak nie zostałaby wyzwolona przez wojska alianckie. Tego nie wiemy, oczywiście to jest czysta gdybologia. Natomiast zgadzam się, bo to nie zmienia, że ta zasada została jakby wprowadzona. Czy dyplomacja polska rządu na uchodźstwie mogła zrobić coś więcej niż zrobiła? Chyba nie. Czy
Czy Sikorski jakby żył, jakby nie było Gibraltaru? Znaczy rzeczywiście czy... Sikorski był problemem, ale Sikorski był problemem bardziej dla Stalina niż kogokolwiek innego. Mhm. Bo tak naprawdę i to jest, bo tutaj gdzieś tam zahaczamy o słynny temat, kto jest winny śmierci Sikorskiego, czy wypadek, czy nie. Ja uważam, że nie Brytyjczycy z bardzo prostego powodu, bo oni mieli inne narzędzia do tego, żeby się w razie czego go pozbyć. Takie same jak Francuzi, kiedy pozbili się w 40 roku, znaczy w 39 jeszcze Winiawy Długoszewskiego i tak. Znaczy oni spokojnie, biorąc pod uwagę, jak Sikorski był nielubiany w wielu środowiskach emigracyjnych. Polskich. Polskich, tak. Jak wśród polskich sił zbrojnych na Zachodzie też niewielu. Pamiętajmy, większość kadry oficerów, znaczy większość. Dlaczego go tak nie lubili? Większość tej kadry to byli ludzie Piłsudczycy, a on nie był, nie? I jakby ewentualne odsunięcie go jako premiera nie byłoby żadnym problemem dla Brytyjczyków, gdyby im na tym zależało. Znaczy chętnych do... Poprzez formalne wpływanie tam... Tak, więc oni nie musieli go zabijać, żeby go odsunąć od... Można było dać mu stanowisko, tak jak kiedyś Wieniawie Długoszewskiemu, gdzie tam na Kubie chyba proponowano czy coś. No, mogli mu dać tam gdzieś na Jamajce albo w Meksyku i by sobie Sikorski dożył życia. Więc natomiast Sikorski był niewygodny dla Stalina. Dlaczego? Bo był miękki. Bo Sikorski mógł być Beneszem. My wiemy, że z Beneszem sobie Związek Radziecki ostatecznie też poradził, ale to było jednak kłopotliwe. Ja myślę, że ta analogia jest bardzo trafna. To znaczy, może z tym zastrzeżeniem, że nie nazwałbym Sikorskiego całkowicie miękkim. Nie, to znaczy, nie, skoro ja przesadziłem, to prawda. Ja bym powiedział tak, że Sikorski był gotów do jakiegoś kompromisu ze Związkiem Radzieckim. Tak. I o to mi chodziło. I to też powodowało, że nie był lubiany w kręgu Piłsudczyków, nawet umiarkowanych, takich jak Sosnkowski, który przecież podał się do dymisji po układzie Sikorski-Majski, prawda? Natomiast ewidentnie Związek Radziecki nie życzył sobie porozumienia z Polską. Wykorzystał później sprawę Katynia, niezręcznie rozegraną przez polskie władze. Można było to być może zrobić tak, żeby nie współdziałać, czy nie stwarzać wrażenia współdziałania z niemieckim Czerwonym Krzyżem i tak dalej. Ale Związek Radziecki szukał pretekstu do tego, żeby zerwać relacje z polskim rządem na uchodźstwie. I to widać w dokumentach również tych czeskich, bo powiedzieliśmy o Beneszu. Mianowicie w czasie, kiedy jakby akcje polskiego rządu na uchodźstwie idą do dołu, akcje czechosłowackich władz emigracyjnych idą do góry. To nie jest przypadkowe. W ten sposób Związek Radziecki pokazuje światu, bo nie Polakom nawet, tak, ani Czechom. Zobaczcie, jeżeli ktoś jest pragmatyczny, ktoś jest w stanie zaakceptować nasze realia, nasz ustrój, my serce na dłoni mu damy, prawda? Jesteśmy w stanie zaakceptować to, że powojenna Czechosłowacja będzie państwem demokratycznym, ale związanym ze Związkiem Radzieckim. To jest gra, która przede wszystkim służy izolowaniu Polski. Tak? Polska w ten sposób jest izolowana jako taki enfant terrible, jako Polacy, jako niemądrzy, nie potrafiący dostosować się do rzeczywistości. Wszyscy mają ich dosyć, tak? Wszyscy mają ich dosyć. I Związek Radziecki Stalin osiąga ten cel. No, ma Polaków dosyć w efekcie nie tylko Roosevelt, który się od nich opędza, ale i Churchill, który traktuje Mikołajczyka ostatecznie strasznie, prawda? Krzyczy na niego. Czyli można powiedzieć, że ta dyplomacja rządu właściwie mogła zrobić więcej? Czy... Znaczy, oczywiście to jest problem, bo wszystko, pewne rzeczy mówione z Polski nam jest łatwo powiedzieć, bo wiemy, co się wydarzyło. Natomiast to jest też tak, też jest pytanie, jakby w Katyniu nie zginęli czechosłowaccy oficerowie, tylko polscy, nie? I teraz pytanie... I Związek Radziecki nie uczestniczył w Monachium, tak? Nie zajął połowy terytorium Czechosłowacji, jak zajął Polskę. I to jest w tym momencie, bo oczywiście można, to jest takie w niektórych sytuacjach modne właśnie, a ci Polacy sami o tym byli głupi. Natomiast też jest pytanie, nawet Sikorski, który był bardziej skłonny do jakiegoś porozumienia, rozwoju, można założyć, że gdyby to on był premierem wtedy, kiedy podejmowano decyzję, co zrobić w sprawie
Katynia, to może zachowałby się nieco inaczej. Może, ale też nie jesteśmy pewni, bo jednak indagował Stalina dość ostro, co się stało z tymi oficerami. Jednak żądał, oczywiście ostatecznie dał się zbyć niczym, ale to nie jest tak, że on tą sprawę wtedy odłożył i się zadowolił. Ta sprawa, jednak, pamiętajmy, to z punktu widzenia rządu na uchodźstwie, to już abstrahując od wszystkich moralnych aspektów, to było kilkadziesiąt tysięcy wyszkolonych oficerów, którzy mogli, pooficerów, podoficerów, ludzi, którzy mogli stanowić istotne wzmocnienie dla sił. Ja uważam, że żadne państwo nie mogłoby nie zareagować na taką informację, jak wiadomość o tym, że zostali zamordowani oficerowie w Katyniu. W tym sensie ta sytuacja była dla Polaków bez wyjścia. Byli pod ścianą. Co by zrobili, byłoby... Zapewne Stalin by wykorzystał każdą inną próbę wyjaśnienia tej sprawy, a przecież no, trudno sobie wyobrazić jakikolwiek tak powiem, konstytucyjny polski rząd, bo komuniści naturalnie postąpili inaczej, który by nie dążył do wyjaśnienia tej sprawy, prawda, w takich realiach, jakie wówczas panowały. Odpowiedzialność historyczna też, jakby nie zdążyli do wyjaśnienia, no to ja sobie nie wyobrażam, jak dzisiaj byśmy. To chodzi o legitymację moralną, no o wszystko, prawda, też no przecież związki osobiste, tak, tych ludzi, którzy byli na emigracji to była elita. Pamiętajmy, no to było, już nie pamiętam, ktoś kiedyś policzył, że no, wszystko jedno, jeżeli nawet przyjmiemy te najniższe dane rzędu 30 tysięcy, to było 10% polskiej przedwojennej elity. Chociażby, tak? Ale powiedziałbym o innej rzeczy. I tutaj ta analogia Sikorski-Benesz moim zdaniem znowu jest przydatna. Mianowicie wraz ze śmiercią Sikorskiego Polacy stracili niestety jedynego polityka, który miał pewien autorytet międzynarodowy. Zgadzam się, że Brytyjczycy byli w stanie zrobić dużo, żeby się go pozbyć, nie musieli go zabijać i ja w ogóle nie wierzę w teorię zamachu, ale to jest zupełnie nieistotne. Natomiast musieli się jednak liczyć z prestiżem Sikorskiego na arenie międzynarodowej i z jego wysokimi notowaniami w okupowanym kraju. W momencie, kiedy zginął Sikorski, no, z całym szacunkiem dla innych polityków emigracyjnych, ale to był wszystko już drugi albo trzeci garnitur, prawda? Tak, i no nawet nie w sensie jakby potencjału intelektualnego czy możliwości, bo to jest osobna kwestia, tutaj można się spierać, tylko rzeczywiście w sensie pewnego autorytetu i rozpoznawalności na arenie prestiżu na arenie międzynarodowej. I w tym sensie Beneszowi również było łatwiej, bo on miał tę pozycję, którą budował sobie od 18 roku, prawda? Proszę panu, to jest... Strasznie długo rozmawiamy, za co bardzo dziękuję, bo to była pasjonująca rozmowa. Chciałem jeszcze wrócić na chwilkę do tego Churchilla, no bo on jest przedmiotem. I w związku z tym, po tym, co tu powiedzieliśmy, czy należy mu się jakaś ulica gdzieś w Polsce? Znaczy ja powiem tak, trochę negacyjnie. Znaczy jeżeli jest ulica Franklina Delano Roosevelta, a niestety jest, to tym bardziej powinna być ulica Winstona Churchilla. Bo można się zastanawiać, czy on zasłużył na tą ulicę, ale na pewno nie zasłużył na nią Franklin Delano Roosevelt. Więc jeżeli już, ja nie mówię, żeby likwidować ulicę, nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań. Natomiast mnie by nie obrażała ulica Winstona Churchilla, chociaż osobiście nie jestem jego wielkim fanem w żadnym wypadku, ale ten człowiek miał także inne zasługi jakby ogólniejszej natury, które by uzasadniały nadanie mu ulicy niezależnie od jego relacji z Polską i z Polakami. Ja myślę bardzo podobnie, to znaczy no, też nie oskarżałbym Churchilla o jakiś szczególny machiawelizm. Potrafił się zachować brutalnie wobec Polaków, ale kierował się interesem swojego państwa. Myślę, że jeśli
no, potraktujemy jego zasługi jako, no, nie wiem, męża stanu koalicji antyhitlerowskiej, to oczywiście mógłby mieć w Polsce swoją ulicę czy pomnik, tak jak taki pomnik ma na przykład w Pradze. W Pradze przed ambasadą brytyjską kiedyś, a teraz został gdzieś przesunięty, stoi pomnik Churchilla, no chociaż można by powiedzieć w gruncie rzeczy o nim to samo, co w przypadku Polski. No, zostawił ich na lodzie też, prawda? Tyle tylko, że oni się na to godzili, a my żeśmy uporczywie próbowali się temu przeciwstawić. Tak. Nie, bardzo panom dziękuję, to była pasjonująca rozmowa dla mnie. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję.